Materiał Komitetu Wyborczego SLD. SLD. Jutro bez obaw. Lista numer 3. Pomoc ze strony państwa mają otrzymywać ci najsłabsi, a nie ci najsilniejsi. Każda nieroztropnie wydana złotówka na tych, którzy najgłośniej krzyczą, jest równocześnie złotówką zabraną tym, którzy nie mają takiej siły przebicia, ale tej złotówki publicznej potrzebują najbardziej. Solidarna równowaga generacji musi też oznaczać, iż pokolenie seniorów przestanie być traktowane jako ciężar. W wypowiedziach polityków i statystyków wyłącznie jako koszt dla budżetu. 16 milionów Polaków żyje poniżej minimum socjalnego. Najniższa gwarantowana emerytura wzrosła w tym roku o niespełna 15 zł. Można za to kupić kilogram cukru i dwa bochenki chleba. ZUS się chwieje. Nie wiadomo, co będzie z wypłatą świadczeń za kilka lat. Wiadomo za to, że reforma emerytalna zakończyła się katastrofą. Pierwsze emerytury z OFE wyniosły 20 kilka złotych. Miały być wakacje życia pod palmami. Jest rozpacz i powtarzające się pytanie, jak żyć? Niskie progi dochodowe spowodowały, że 2,5 miliona dzieci utraciło prawo do zasiłków i dodatków rodzinnych. Spadła liczba urodzeń. Prawicowa polityka społeczna okazała się katastrofą. W ciągu ostatnich 3 lat zlikwidowano ponad 2000 szkół. Ceny podręczników wzrosły w tym roku o ponad 30%. Połowa polskich dzieci nie chodzi do przedszkola. Opłaty rosną, a bezpłatna opieka przedszkolna jest fikcją. Polityka społeczna, wbrew temu, co wmawia nam prawica, nie oznacza rozdawnictwa. To sposób, w jaki nowoczesne państwo może i powinno pomagać tym, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Wstydem i hańbą rządów prawicy są głodne dzieci. Emeryci, których nie stać na czynsz i lekarstwa. Rodziny, które nie dostają zasiłku, bo o złotówkę przekraczają próg dochodowy. Najwyższa pora, by wzrost gospodarczy odczuli przede wszystkim ci, którzy żyją na granicy ubóstwa i z trudem wiążą koniec z końcem. W pierwszej kolejności podniesiemy poziom rent i emerytur. Najniższe świadczenia, które dzisiaj nie mieszczą się w kryteriach minimum socjalnego, powinny wynosić co najmniej połowę przeciętnej emerytury, czyli 900 zł. Seniorzy nie będą już więcej ze łzami w oczach odchodzić od okienka w aptece. Wprowadzimy maksymalny roczny limit wydatków na leki. Po jego przekroczeniu każdy pacjent będzie miał prawo ubiegania się o zwrot pieniędzy. Podniesiemy płacę minimalną do 1800 zł miesięcznie. Wszystkie zalecane szczepienia ochronne staną się prawem każdego dziecka, a nie luksusem dostępnym tylko dla zamożnych rodziców. Uruchomimy narodowy program budowy przedszkoli i ustalimy maksymalny pułap odpłatności za opiekę nad dzieckiem. Będziemy wspierać powstawanie stołówek szkolnych, bo dzieci nie mogą chodzić głodne. Polska potrzebuje zmiany. Polityka to sztuka wyboru. Ty też masz wybór. Wybierz lepsze jutro. Wybierz jutro bez obaw. Materiał Komitetu Wyborczego SLD. SLD. Jutro bez obaw. Lista numer 3.